Rozdział czwarty, ciąg dalszy. Ustawy i prawa. W dalszym ciągu rozdziału czwartego czytamy, że ludowi zostały przypomniane poważne wydarzenia z góry Choreb, które głęboko i stale miały się wryć w ich serca. O dniu, w którym stanąłeś na Chorebie przed Panem, Twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie, zgromadź mi lud, a ja obwieszczę im moje słowa. Jest ciągle ważnym celem Bożym, aby wprowadzić swój lud w bezpośredni, żywy związek z Jego odwiecznym Słowem, aby nauczyli bać się mnie przez wszystkie dni swego życia na ziemi i aby nauczali tego swoich synów. Werset 10. Widzimy tutaj, jaki jest ścisły związek pomiędzy słuchaniem Słowa Bożego a bojaźnią przed Bożym imieniem. Jest to jedna z tych zasad, które się nigdy nie zmienią i które nigdy nie stracą swojej mocy i ważności. Słowo i imię Boże zawsze są ze sobą powiązane, a chrześcijanin, który miłuje imię Boże, będzie czcił Słowo Boże i we wszystkim poddawał się pod Jego święty autorytet. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 24 werset. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 4 i 5 werset. Każdy, kto naprawdę miłuje Boga, przyjmuje Jego Słowo do serca, a Jego święty wpływ tego Słowa będzie widoczny w całym życiu. A święty wpływ tego Słowa będzie widoczny w całym życiu. A każdy, kto naprawdę miłuje Boga, przyjmie Jego Słowo do serca, a święty wpływ tego Słowa będzie widoczny w całym życiu, charakterze i zachowaniu. Bóg dał nam swoje Słowo, aby kierowało naszym zachowaniem, kształtowało nasz charakter. Jeżeli Jego Słowo nie ma w nas tego praktycznego skutku, wtedy jest to obłudą, gdy mówi się o miłości do Niego. Godna uwagi jest także poważna odpowiedzialność Izraela w stosunku do wychowywania dzieci. Izraelici mieli nie tylko słuchać i nauczyć się, lecz mieli przekazać dzieciom swoim to, czego się nauczyli. Rodzice ciągle mają tę odpowiedzialność. Jeśli ją zaniedbują, Bóg nie pozostawi ich bez kary. Jaką wagę Bóg przykłada do tej sprawy, możemy wywnioskować ze słów, które wypowiedział o Abrahamie. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział, 19 werset. Bóg zawsze miał upodobanie w życiu rodzinnym, które było prowadzone w Jego bojaźni i w pilnym wychowywaniu dzieci. On chce, aby dzieci były wychowywane według Jego świętego słowa, karności i w napominaniu pańskim.
jak mówi list do Efezjan, 6 rozdział, 4 werset. Dzieci nie mogą wzrastać w niewiedzy, bezmyślności i samowoli. Czasami spotyka się dzieci chrześcijańskich rodziców, które rosną w wielkiej niewiedzy o boskich rzeczach, w obojętności, a nawet w jawnej niewierze. A jeśli rozmawia się z ich rodzicami, to oni odpowiadają: nie możemy zrobić z naszych dzieci chrześcijan. Wychowywalibyśmy je tylko do tego, by byli jedynie zewnętrznymi chrześcijanami i obłudnikami. W nich musi się odbyć boskie dzieło, a jeśli przyjdzie przez Boga wyznaczony czas, to On je już powoła, jeśli rzeczywiście należą do grona Jego wybranych. Jeśli nie, to wszelkie nasze działanie jest na próżno. Jakaż głupota! Jeśli rolnik myślałby w ten sposób, z pewnością nigdy nie uprawiałby swojego pola, gdyż on także nie jest w stanie sprawić, by rozsiane nasiona zeszły i przyniosły owoc. Każdy rozumny człowiek wie, że orka i siew muszą wyprzedzić żniwo i że największą głupotą jest oczekiwać żniwa, jeśli się przedtem nie orało i nie siało. Tak samo jest z wychowywaniem naszych dzieci. Prawdą jest, że Bóg jest nieograniczony. Także u naszych dzieci nowonarodzenie musi odbyć się tak, jak u wszystkich innych. Nowonarodzenie jest wyłącznie dziełem, które sprawia Duch Święty przez Słowo Boże. Lecz czy zmniejsza to wielką odpowiedzialność chrześcijańskich rodziców, aby wychowywali i pouczali swoje dzieci wierności i z oddaniem już od pierwszych chwil ich życia? Na pewno nie. Biada tym rodzicom, którzy lekceważą swoją odpowiedzialność w tym względzie. To prawda, że nie możemy sami uczynić chrześcijan z naszych dzieci. Nie możemy też wychowywać ich na obłudników i zewnętrznych chrześcijan. Ale czy w ogóle jesteśmy zdolni, aby coś z nich uczynić? Nie. Jesteśmy wzywani, abyśmy wypełniali naszą powinność, a wszystko inne musimy pozostawić Bogu. Słowo Boże napomina nas, abyśmy wychowywali nasze dzieci w karności i napominaniu Pańskim. Całe chrześcijańskie wychowywanie dzieci można streścić w dwóch krótkich zdaniach. Ufaj Bogu i wychowuj twoje dzieci dla Boga. Byłoby lekkomyślnością mówić o pierwszej sprawie, nie czyniąc drugiej, a czynić drugą sprawę bez pierwszej prowadziłoby do zakonności. Obydwie sprawy razem oznaczają zdrowe, praktyczne chrześcijaństwo. Szczególnym przywilejem chrześcijańskich rodziców jest to, że z całą ufnością mogą polegać na Bogu, ale powinni oni wiedzieć, że ten przywilej jest nierozerwalnie związany z odpowiedzialnością. Jeżeli chrześcijańscy rodzice mówią, że ufają Bogu i wierzą w zbawienie i przyszłe życie swoich dzieci, a zaniedbują przy tym ich duchowego wychowywania, to oszukują samych siebie. Wyznaczanie pewnych reguł i zasad, według których mielibyśmy wychowywać dzieci, jest niemożliwe. Nie można wychowywać dzieci według pustych reguł. Poza tym, któż jest w stanie wyrazić, w jakich zasadach to, co zawarte jest w zdaniu napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana? W tym słowie rzeczywiście mamy złotą wskazówkę, która zawiera wszystko. Prawdziwe chrześcijańskie wychowywanie rozpoczyna się już w pierwszych dniach życia dziecka. Ogólnie za mało myśli się o tym, jak szybko dzieci zaczynają obserwować otoczenie i jak bardzo są spostrzegawcze. Szczególnie są także podatne na moralną atmosferę, jaka je
otacza. Nasze dzieci naprawdę powinny żyć w atmosferze miłości i pokoju, czystości i praktycznej sprawiedliwości. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaki nadzwyczajny wpływ na kształtowanie ich charakteru ma atmosfera wzajemnej miłości i harmonii pomiędzy rodzicami. Gdy zauważają, że odnoszą się oni jeden względem drugiego i do innych w uprzejmy i miły sposób i że ciągle mają otwarte serce i rękę dla ubogich i chorych, jakże negatywny wpływ wywierają na dziecku spojrzenia i głosy pełne gniewu, które pojawiają się między ojcem a matką. Gdy dzień w dzień między nimi są kłótnie i spory, gdy ojciec sprzeciwia się matce, a matka poniża ojca, czyż dzieci mogą prawidłowo rozwijać się w takim otoczeniu? Zanim opuścimy ten ważny temat, chcemy zwrócić jeszcze uwagę wszystkich chrześcijańskich rodziców na jeden aspekt. To jest konieczność wpajania naszym dzieciom obowiązku bezwarunkowego posłuszeństwa. Nie jesteśmy w stanie przecenić tej sprawy, gdyż dotyka ona porządku i powodzenia naszych rodzin i jest w bezpośrednim związku z uwielbieniem Boga i z urzeczywistnieniem tej prawdy, a to jest o wiele ważniejsze. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. I dalej. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Efezjan 6:1, Kolosan 3:20. Nie możemy lekceważyć tej zasady. Dziecko już od pierwszych chwil swego życia musi nauczyć się posłuszeństwa. Musi poddać się autorytetowi, który Bóg ustanowił we wszystkim, jak to podkreśla apostoł. Jeżeli tak nie będzie od początku, to okaże się, że później będzie to prawie niemożliwe. Jeśli rodzice raz poddadzą się woli dziecka, to samowola będzie wzrastać w strasznym tempie. A im bardziej będzie rosła, tym trudniej będzie ją przełamać. Dlatego chrześcijańscy rodzice powinni z mocą i wytrwałością zachowywać swój autorytet. Równocześnie jednak powinni obchodzić się z dziećmi w sposób łagodny i pełen miłości, gdyż przez takie postępowanie ich autorytet wcale nie dozna żadnego uszczerbku. Surowość, nieczułość i szorstkie obejście nie przyniosą pożądanego skutku. Bóg dał rodzicom do ręki ster wychowania i rózgę autorytetu. Ale świadczy to o nieporadności i słabości, gdy rodzice nieustannie przyciągają cugle i używają rózgi. Jeżeli słyszymy, że ktoś ciągle mówi o swoim autorytecie, możemy założyć, że ta sprawa nie wygląda u niego najlepiej. Prawdziwej moralnej sile zawsze towarzyszy godność. Niedobrze jest również, gdy rodzice ciągle przeciwstawiają się woli swych dzieci w sprawach mało istotnych. Tak reagując, złamie się jedynie ich usposobienie, ale nie ich wola, a przecież opanowanie własnej woli jest celem każdego zdrowego wychowania. Przypatrując się postępowaniu rodziców, dziecko powinno odnieść wrażenie, że pragną oni dla niego tylko jego dobra. A zabraniając i odmawiając mu czegoś, nie chcą pozbawić go radości, ale czynią to dla jego dobra. Poza tym ważne jest, aby każdy członek rodziny nie tylko cieszył się swymi przywilejami, ale wypełniał również nałożone na niego obowiązki. Jeśli więc obowiązkiem dziecka jest posłuszeństwo, to jego rodzice są odpowiedzialni za to, by dopilnować, aby dziecko ten obowiązek wypełniało. Jeśli jest on zaniedbany, zaniedbywany, cierpi z tego powodu cała rodzina. Nie ma większego ciężaru dla rodziców, jak niegrzeczne i samowolne dziecko.
Czasami w takich przypadkach można myśleć, że zostało ono źle wychowane. Z pewnością dzieci bardzo różnią się temperamentem i usposobieniem. Są dzieci z bardzo silną wolą i trudno jest je utemperować. Lecz w żaden sposób nie zmniejsza to odpowiedzialności rodziców, aby wychowywać je w bezwarunkowym posłuszeństwie. Jeżeli rodzice zwrócą się do Boga, On im podaruje potrzebną łaskę i siłę. Nawet owdowiała matka może z ufnością spoglądać na Boga, a On ją tak usposobi, aby mogła dalej wychowywać dzieci i prowadzić gospodarstwo domowe. W żadnych okolicznościach nie pozwólmy, aby nasz rodzicielski autorytet został zachwiany. Jakże często rodzice dają zwieść się mylną delikatnością, podpierając przez to samowolę swych dzieci. Jest to jednak zasiewem dla ciała, którego żniwem będzie zguba. Jeśli samowolę dziecka traktuje się z pobłażliwością, nie jest to dowodem prawdziwej do niego miłości. Rozpieszczone i samowolne dziecko jest nieszczęśliwe i sprawia problemy całemu otoczeniu. Dzieci należy uczyć, aby myślały o innych i starały się o ich dobro i szczęście. Aby utrzymać w rodzinie pokój i zgodę, należy przede wszystkim stosować zasadę, by wszyscy uważali jedni drugich za wyższych od siebie. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za nasze powodzenie, ale i tych, którzy nas otaczają. Gdybyśmy wszyscy o tym myśleli, nasze domy wyglądałyby inaczej. Każdy chrześcijański dom powinien być odzwierciedleniem Bożego charakteru. Powinna w nim panować niebiańska atmosfera. Jak to jest możliwe? Po prostu przez to, że wszyscy będą naśladować Pana Jezusa i objawiać Jego usposobienie. On nigdy nie miał upodobania w sobie samym i nigdy nie szukał swego. On zawsze czynił to, co podobało się Ojcu. On przyszedł, aby służyć i obdarowywać. On chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 38 werset. Tak zawsze postępował nasz Pan, łaskawy i miłosierny, przyjaciel wszystkich, którzy mieli potrzeby, którzy byli słabi i zmartwieni. Gdyby wszyscy członkowie wszystkich chrześcijańskich rodzin kierowali się tym doskonałym przykładem, siła prawdziwego chrześcijaństwa byłaby okazywana w życiu osobistym i rodzinnym. Słowa ty i twój dom zawierają zasadę, która ciągnie się przez Słowo Boże od początku do końca. Dla naszej pociechy i zachęty zauważmy, iż za czasów patriarchów zakonu i chrześcijaństwa bogobojność osobista i ta okazywana w domach podobała się Bogu i przyczyniała się do uwielbienia Jego imienia. Przejdźmy teraz do najbardziej konkretnego ostrzeżenia przed bałwochwalstwem, strasznym grzechem, do którego zdolny jest człowiek. Aby popełnić czyn bałwochwalczy, niekoniecznie trzeba kłaniać się przed rzeźbionym obrazem. Powinniśmy zatem poważnie przemyśleć słowa czcigodnego ustawodawcy. One są spisane dla naszego pouczenia. Wtedy przystąpiliście i stanęliście u stóp góry, a góra płonęła ogniem aż do samego nieba. W ciemnościach, chmurach i mgle. I przemówił Pan do was z tego ognia. Jak zupełnie inaczej przemawia on przez Ewangelię swojej łaski. Głos słów słyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście. Był tylko sam głos. Zwróćmy uwagę na słowa, lecz postaci żadnej nie widzieliście. Był tylko sam głos. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe.
i oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać. 10 słów, które wypisał na dwóch kamiennych tablicach.